Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Chaos Flipper, moi drodzy. Tak, kontynuujemy naszą zabudowę, naszą zmianę, słońce zachodzi, naszą zmianę biura, moi drodzy. Tak właśnie będzie. Ja już trochę sobie porobiłem, jakbym chciał, żeby to mniej więcej wyglądało. Moje biuro, moi drodzy, będzie wyglądało tak, czyli wejście do biura. Może tu sobie zrobię takie... Właśnie. Tylko czy mi to pozwoli? Zaraz zobaczymy. Pozwoli, dobrze. To sobie tu zrobimy przejście. O, właśnie. Takie. O co chodzi? O, tak, dobra. Teraz już jest, będzie tak. Tu będzie wejście, moi drodzy. Tu będzie korytarz. Tu będzie przejście do biura i do strefy zamieszkalnej. A mianowicie moje biuro się będzie znajdowało tu. Zamknę te drzwi. Moje biuro się będzie znajdowało o tu, proszę bardzo. Tu będzie jedno wielkie biurko. I nie wiem co jeszcze. Jeszcze coś wymyślimy. A, bo światło jeszcze nie mam żadnego. To sobie światło zaraz tu zamontujemy. I tak, tu będzie biuro, tu będzie jakieś biurko, tu będzie stolik z kawą. Tu będzie takie miejsce. A tutaj jest oczywiście kibelek dla... Co ja zrobiłem? Ej, to nie tak miało wyglądać. Kurde. Gdzie moja podłoga? Płytki podłogowe. Dawaj to. Jakim cudem to się stanęło? O. Tak, moi drodzy, tak będzie moja łazienka tutaj wyglądać. To jest łazienka dla gości. I nie tylko. Dlaczego? Bo możemy wyjść sobie do strefy mieszkalnej. Czyli tu, moi drodzy, będzie moja strefa mieszkalna. Tak, tu będą te drzwi się otwierały na tą stronę idealnie, tak jak chciałem. I ewentualnie, jeżeli będzie firma zamknięta, będę przyjmował jakichś sobie gości i tak dalej. Tutaj sobie to później przerobię jeszcze. Tego nie ruszałem, więc każdy będzie mógł sobie skorzystać, powiedzmy, z tej łazienki pod schodami i tutaj będzie mógł sobie właśnie z tego ogólnie skorzystać, nie? I tak to mniej więcej wygląda. Dobra, te drzwi na razie też zamkniemy, bo one nie są potrzebne. Podłoga jest wymieniona. Tutaj na górze jeszcze niewiele, nic nie zrobiłem tak właściwie od ostatniego odcinka. Górę se zostawiam na kiedy indziej. W pierwszej kolejności najważniejsze jest mi biuro, biuro i garaż. Tak, biuro i garaż. Więc tu mamy biuro, tu mamy kibel, a tu będzie, moi drodzy, garaż. Ale garaż z warsztatem, czyli tutaj na tej części sobie zrobimy warsztat jakiś tam. No i oczywiście kibelek musi być, nie? Bo jak się coś tam ufafoli, no to trzeba będzie iść tam. No nie będę leciał przez, kurde, usmalony, uwalony jakiś tam przez biuro i przez wszystko, żeby umyć ręce, ewentualnie skorzystać z toalety. Więc tutaj też będzie toaleta. Tutaj będzie moja toaleta. I kawałek jakiegoś tam warsztatu. I teraz tak się zastanawiam, co... O, ładny szary kolor. Może byśmy sobie maznęli cały szary kolor. Koror. Nie? To nie byłoby głupie. I tu zamontujemy żeluzję. Właśnie, drzwi i okna, żeluzje. Pyk, zamontujmy sobie żeluzję. O. I gra i buty. Ładny biały parapet. To jeszcze bym tutaj musiał to dokończyć na szarość. Tylko jaki to byłby szary. I tu trzeba byłoby jakąś podłogę fajną zrobić. Może byśmy sobie zrobili jakąś fajną taką podłogę?
kratkę. Gdzie ta kratka? W kratkę to sobie może w kiblu zrobię. O! Tu. O! Kratkę, nie? W sumie na dobrą sprawę mógłbym zrobić cały sobie taki garaż. Albo takiego Greya, no. Machniemy. Albo takie płytki. Jak one będą wyglądać? Nie, może Greya sobie, jednak sobie weźmiemy ten odcień szarości. Ten będzie chyba lepszy tutaj. O! No zaraz zepsuję. O! O! I taki byłby ładny garaż, nie? Muszę tu jeszcze ze dwie lampy machnąć. Na pewno lampa będzie... Te, które mi się bardzo podobają, a podobają mi się te lampy, bo one są dość jasne. Chociaż mógłbym szarą sobie tu machnąć. O, na środku. Nie? Jakby to wyglądało? Tu nad stołem. Zapalmy światło. O! W sumie by to dobrze wyglądało, nie? To bym ją może jednak troszeczkę przesunął. W tą stronę. Tu by było to. Tu bym sobie biurko postawił. Ciekawe, czy by mi ta półka wlazła tam. Wlazłaby. O! Czyli można byłoby jeszcze przesunąć ciutkę. I teraz pytanie, czy by mi stół wlazł. Jakby mi stół wlazł, to już bym był szczęśliwy. Stoły taki typowo roboczy. Typowo roboczy to tylko ten jest. No, powiedzmy taki. O! O! Nie? To by było to, to by było to. Lampki ładnie świecą. Może je damy ciut do tyłu. O! I teraz ładnie mi oświetlają stół i mogę sobie pracować. Dobra, gra i buty. Gra i buty, jeden zestaw tu, jeden zestaw tu, fajnie. Ale trzeba byłoby to pomalować te ściany jakoś, nie? A i łazienkę trzeba zrobić jeszcze przede wszystkim, no bo jak? Bez łazienki, w łazience bez niczego. Czyli tak, jedziemy z koksem. Instalacje, pstryczka, elektryczka. Weźmy sobie. Tu. Teraz jakąś lampę sufitową. Czy kinkiety? Sufitowe jakieś może. Albo ta potrójna, albo ta. Ta jest taka, kurde, tylko to będzie jasne jak cholera, nie? Czarno je? Nie, czarno mogłoby być. Mam zajęte ręce. Co ja noszę, jak mam zajęte ręce? Nic nie noszę. Pstryczka miałem. A tu to będzie w cholerę jasno, co? W cholerę, no. Ale w sumie na dobrą sprawę mogłoby być. Tu będzie na pewno zlew, tu będzie to. Nie no, to trzeba byłoby sobie jakoś fajnie pomalować to. Panele ścienne położymy. Takie. Z cegły? Zrobimy sobie łazienkę z cegły? Czy z jasnej cegły? W sumie to nie byłby głupi pomysł, nie? O, dobra. Zobaczmy, jakby to wyglądało. No w sumie nie głupio. Niech se będzie z cegły jasnej. W sumie, kurde, tam chyba sobie zrobię garaż też z cegły. O,
O. Ej, to nawet całkiem ładnie wygląda, bym powiedział. Ile to zostało? Jedna. Kurde, i se cały ten garaż zrobię tak, ale to będę miał roboty. Ale będę miał roboty. Położymy sobie cegiełkę, będzie ładnie. Przynajmniej jeszcze z jedną paczkę trzeba kupić, nie? Przynajmniej jedną paczkę. Mogłoby być, mi się to podoba. Cegła, drewno. Taki stary styl retro, naprawdę mi się to kurde podoba. Tutaj braknie mi. A może i nie. Nie brakło. Dobra, od razu to sprzedajmy. Hop. Nie? Ładnie to wygląda, prawda? Teraz tak, kibla. Dajmy kibla. Tu nie będziemy jakoś tam szaleć, bo to jest tylko taki awaryjny. To tu nie potrzebuję jakiś tam super mieć rzeczy. Tak samo z umywalką nie potrzebuję mieć jakiejś tam super umywalki. Chociaż może. Może taką, z szafką. Nie. Zwykły. Zwykła umywalka, pewnie. To ma służyć, a nie wyglądać. Więc tutaj nie będziemy jakoś specjalnie na tym wydawać super kasy. Bo to jest nam niepotrzebne. Hop. O. Ale wydaje mi się, że ja tu czegoś nie dokręciłem. Tego nie, dokręcone jest. O. Prawda? Mogłoby być? Mogłoby być. Teraz tak, dodalibyśmy, co byśmy tu dodali? Sraj taśmę. No bo jak to? Kiblu bez tej taśmy? Niemożliwe. Tylko dokąd się drzwi otwierają? To jest dobre pytanie. Nalajcie. Nalajcie, możemy sobie wieszać tu. O, nie? Z tej strony możemy sobie dać kosza na śmieci. Bo może czasem się przydać. O. Chociaż może w sumie mógłbym tu jeszcze pralkę zamontować, co? Gdzie jest pralka? Trochę duża. Ale może się da ogarnąć temat. Więc zobaczymy, w razie czego, gdybym miał jakieś brudne ciuchy robocze czy coś tam, to nie będę szedł kurde do chałupy. Tylko sobie ogarnę tu, nie? Jest pralka. Proszę bardzo. Hop. Aha, musimy jak zwykle, standardowo zapomniałem. Musimy odbezpieczyć bębenek. Bęben maszyny losującej zostaje uwolniony. I rozpoczynamy kręcenie. Bardzo dobrze. Dobra, to tu będziemy mieli ogarnięte w sumie łazienkę. Nawet chyba mi się wydaje, że nawet dość szybko. Co jeszcze? A, to korek. Korek do wody. Pyk. Tak, woda musi być. Teraz zlot idealnie się wpasowało, nie? Idealnie, to jeszcze by się przydał jakiś kosz na brudne ubrania. Gdzie on był? Był taki fajny wiklinowy kosz.
Ale gdzie on teraz jest, to grom go wie. Jest. Ciemny. Ciemny? Nie, jasny. O. O. Nie? Git Molina. Tu, tu, tu. Jeszcze by się przydało kawałek lusterka jakiegoś. Żeby zobaczyć, czy ryj jest czysty, czy nie. Coś w ciemnym. To. O. O. Tu będę się mył, a tu będę se zyrkał. Czysty, czysty, nieczysty, nieczysty. No i git malina, nie? Tu mogłoby być... A, jeszcze kosz na śmieci miał być zwykły. Gdzie on? Stolowy, taki mały. Taki mały, tu będzie w rogu. O. O. I tu będę mógł się ten, tu, to jeszcze ze dwie rolki papieru toaletowego sobie dołożymy, żeby nie brakło nam niczego. Ręcznik. Ręcznik. A nawet damy ze dwa. Albo i trzy. A trzeci nie wlezie? Wlezie. Co ma nie wleźć? Nie? I tu już chyba więcej nic nie damy. Obrazków raczej nie będę wieszał, bo mi się chyba niekoniecznie podoba. To jest cegła ciemna, czerwona to nie. Tu mamy lusterko, tu mam chociaż jeden obrazek, mógłbym jakiś se tam machnąć, nie? Gdzie są dekoracje? Jakiś fajny. Jasny. O, na przykład tak. O. Żeby trochę podkreślić tu jakieś tam ładniejsze rzeczy. No i dobra, moi drodzy, łazienkę mamy skończoną. Moją łazienkę turystyczną. Tu mamy warsztat, będzie. No i teraz tak, robić to czy nie robić to, robić to czy nie robić. Tu oczywiście tak, damy jeszcze światło, lampy. Muszą być duże lampy. No co jest? W kolorach niech będzie czarnych. Ile damy tych lamp? Może tak damy. Załóżmy tu jedną damy. A tu jakbyśmy dali drugą. O. Zapalimy światło. No to w garażu będzie jasno. Tylko nie wiem, czemu ta się nie pali. To byśmy zrobili inaczej w takim razie. Jak ta się nie chce palić. To ją byśmy dali tu na środek. O, krzywo, jak cholera. O, nie? I tu nam starczy, dobra, to tą lampę, która się nie chce nam palić, wrzucimy sobie na razie ją, gdzie byśmy sobie ją wrzucili, tu po środku, czy tu korytarza. Że tu też będzie w cholerę jasno, nie? Lampa się nie pali, ale światło jest. Ale w sumie może być. Zobaczmy jeszcze raz ten garaż. No ta cegła mi się podoba. Chyba tak zrobimy. Całą damy jasną, jasną cegłę dookoła. Tak jest. Tak jest. Damy sobie jasną panele ścienne. Jasną cegłę. I tu będzie tak. Raz... 2, 3, 4, 5, 6. Dobra, powinno nam starczyć. Co nie? Może zacznijmy od tego. Chociaż tu będzie mało widoczne.
Ale jak już ma być ładnie, to już niech będzie wszystko, tak? Będziemy mieli zaraz garaż urządzony i możemy się zabierać za meblowanie naszego magicznego biura. O, bo co jak co, ale warsztat też jest potrzebny, prawda? Przyjdzie klient, coś będzie od nas chciał, a my powiemy, sorry, winę tu, muszę pojechać do sklepu, kupić, zrobić. A że my jesteśmy jako ala złota rączka, no to musimy mieć wszystko pod ręką, nie? Taką mam wizję twórczą, o. O kurde, zmarnowałem płytkę. Nie, drugą, ja. Za szybko, śpieszę się. Śpiech to zły doradca. Dobra, jak tam już zrobiliśmy, to zróbmy tą stronę. O. Tak jak mówiłem, zostawiajcie sobie po jednej sztuce, to jeszcze odzyskacie trochę pieniędzy. Bo te płytki kosztują teraz ile? 250 zł, a sprzedamy je za 199, czyli 50 zł jesteśmy, powiedzmy, do przodu. Za 50 zł wykładamy prawie całe pomieszczenie, nie? No nie, no. Może nie całe, ale dość dużą jego część, nie? No tak jak mamy tutaj, powiedzmy, ile ja tu kupiłem? Raz, dwa, patrzcie, dwie już poszły, trzy już poszły, to już 7,5 stówy, nie? A tak, tylko 150. Oszczędność jest. Nie naprawili tego, to trzeba wykorzystywać, nie? Póki jeszcze można. Nie wiem, czy tamtą ścianę chcę też wykonać. Dobra, zróbmy jeden na jedno kopyto. Garaż. W sumie to też nie musi być jakiś tam super, nie? Ważne, żeby był. Bo tu raczej też spędzać. Znaczy nie, no, chociaż z tego co wiem, to tam faceci często chodzą do garażu posiedzieć. Niekoniecznie pogrzebać, ale posiedzieć. Spokojnie piwo sobie wypić, żeby stara nie marudziła, nie? Właśnie, więc w sumie tu musi być dobrze zrobione. Dobra, ostatnia, tak, ostatnia i tu nam zostało. O, hop, hop, kurde, braknie. Braknie, kurde. Braknie nam czterech więcej. To jest 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O kurde. Jeszcze jedną. Jeszcze jedną. Ale to nic. Hop. 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 Już tego to powinno starczyć. Ciekawe, ile jest tych płytek. 10 czy 20? Już nie pamiętam. Kiedyś to liczyliśmy, nie? O, i teraz powinno nam starczyć. Idealnie. Idealnie. Prawie wykorzystaliśmy wszystko. Wszystko, wszystko, wszystko. Dobra. Sprzedajmy pozostałości. O, proszę bardzo, proszę bardzo, proszę bardzo i proszę bardzo. Dobra, żeby nic więcej nie sprzedać. Nie, i teraz tak. Mamy warsztat i elegancko. Czy my sobie tutaj coś jeszcze dodamy? Upiększymy go? A może upiększymy? Może upiększymy go w czerwonego kwiatka, który mi się bardzo podoba. Więc go tu. No. O. Półki. Okej. Chociaż może bym jakoś innego regała jakiegoś bym sobie tu postawił, nie? Szaf raczej nie.
Szaf raczej bym sobie nie postawił. Chociaż mógłbym to sobie postawić. Regał Kal, nie? Jak on by wyglądał w kolorze... nie ma jakiegoś fajnego koloru. O, tu. Albo tu. O, bardziej tu by mi pasował, nie? O, tu bym się przesunął. A zobaczmy, czy to się tak da zrobić, jak myślę. Nie za bardzo. Dobra, to zróbmy inaczej. Ten regał wróci na swoje miejsce, czyli tu. O. 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 Jest przy ścianie? No jest przy ścianie. Tak, lipa, nie? Lipa. Regał fajny, ale lipa. Tu jest jeszcze metalowy regał. Może byśmy jeszcze jakiś może... Ten to będzie za cienki, prawda? On by tu może i w las, ale... Jakbym się dosunął tu... Na książki, na ten... Ale nie, lipa. Lipa, lipa, lipa. Tu przy samym kiblu to tak trochę nie, niespecjalnie mnie tutaj. Ewentualnie. Ewentualnie tak, ale tam jest tu teraz nie wejdzie. Prawda? Prawda. Chyba, żebym go przekręcił sobie tu. O. Nie. Nie podobuje mi się. Dobra, Rego idzie won. Stół wraca na swoje miejsce. Tu będzie stół piękny, warsztatowy, a tu najwyżej damy Rego metalowy. Ja pierdziele. Chłopie, nie strasz mnie. A może w survivalu coś znajdziemy? O! Dobra, jestem. Dobra, wiecie co? W warsztacie nic ciekawego nie ma. Ale mamy fajne kartony, nie? Kupmy sobie wiele. O. O. Trzy paczki niech se będą, nie? Dobra. O. 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 Elegancio. Dobra, mamy paczki. Karnister na pewno se kupimy. Nawet ze dwa. Ze dwa se karnistry kupimy. Chociaż w sumie mógłbym sobie tutaj to postawić, nie? Rego sobie tu. Nie. O. O. Dobra. Karnistry, apteczka też by musiała być gdzieś. W razie czego oczywiście na górę nie mogę. Dobra, na razie niech sobie tu apteczka będzie. Czy z butla z gazem będzie mi potrzebna łopata? Może być. Powiedzmy, czy butla z gazem mi będzie potrzebna do czegoś? To niespecjalnie, chociaż mogę sobie tutaj dać wróg. O,
Jedno takie i drugie takie z drugiej strony. O! Dobra, zamknij drzwi, żeby mi nie ten. Ten regał mi tu w ogóle nie pasuje, ni w 5, ni w 10. Tu damy jeszcze jeden regał metalowy. Buty oczywiście też muszą być, w razie czego. Maska gazowa raczej niespecjalnie. Co jeszcze mógłbym sobie tutaj? A noża sobie kupimy tylko, żeby był. Jako narzędzie. No, bo się przydaje. Ścieków sobie kupimy ze dwa nawet. Albo nawet i bym więcej tutaj sobie zrobił. O! No, to jest myśl. Tu będę miał od razu... Powiedzmy, uznajmy to za... Nie to. Uznajmy to, że tu jest kanał. Kanał. Ale nie kanał ściekowy, tylko kanał... No może być i ściekowy. No w sumie sobie będę chciał umyć samochód, to se umyję, nie? O, se wjadę tu. O! A tu już nie mogę? Mogę, co nie mogę? O! Tak trochę nierówno, nie? Ale... O, tu se wjadę samochodem, pyk, będę chciał tutaj se umyć autko, to se umyję, trach, 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 bo tu oczywiście tego nie mogę kupić, prawda? No właśnie. To nie mogę, to pójdzie do wyrzucenia, tam jeszcze pójdzie jeden pojemnik, szafka metalowa. Bla, bla, bla. Co ja robię? Szafy i szafki. Chociaż mógłbym ten sobie jeszcze ewentualnie przymontować, jakby to wyglądało tu. Nie, dobra, nie, nie, bo to za bogato będzie. Nie, nie, nie. Pojemnik metalowy, jeden i koniec zabawy. O. O, i teraz tak. Tutaj sobie w pojemniku postawimy sobie... A nie mogę buty sobie postawić w pojemniku? Ale lipa. A liczyłem, że mogę. Oczywiście musi być tak. Apteczka musi być i to musi być pod ręką, gdybym się chciał skaleczyć. Na przykład. A wiadomo, przy różnych pracach można kosz na śmieci. Właśnie, kosza nie mam. Okrągły, ale on wejdzie mi pod ten dup, a nie wejdzie znowu. Wiadro, żeby było, to by było fajne, nie? Jaka szkoda, ten to do kuchni, to nie, to nie, to jest klepsydra do sauny, też nie. Ręczniki niespecjalnie, pudełka z pokrywą niespecjalnie, ale te pojemniki bym mógł sobie pobrać. Różowych na pewno nie, zielone, ale mogę sobie tak, dwa niebieskie pyknąć, nie? Na sam dół. Hop. A nawet trzy. O! Do tego damy sobie zielonych trochę. Będzie kolorowo. Niech będzie garaż kolorowo. O! I chyba to by było na tyle, nie? Safe. Safe w garażu? Niespecjalnie. Książka. Klasyczna książka, niech to będzie, bo ona tu jest jako instrukcja obsługi, chociaż może w kilka sobie bym kupił. I może bym sobie kupił ze dwa takie czarne pojemniki. O, bo tu wyżej już nie mogę, prawda? No nie mogę. No w sumie... W sumie mogłoby być, nie? Większego garażu mi chyba raczej nie trzeba. Narzędzi więcej nie mam. Sejfu żadnego tutaj nie będę budował. Apteczka jest, pojemniki na narzędzia. Jakieś tam paczki. Łopata. Łopata na stole może stać? Może stać. Ale po co mi na stole ona, żeby stała?
Na stole nie może stać, ale może stać obok, a tutaj sobie postawimy buciki. O! O, hop, karnistry są, łopata jest. O! Karnistry jest, to jeszcze by się przydał jakiś nam ładny... ładne zdjęcie. O, za duże. Mam tu taki szerokość na 1,30 m. O, 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 proszę bardzo. Mój ulubiony obraz. Pierwszy. Pierwszy, którego sam sobie zrobiłem. Właściwie zrobiłem, no przerobiłem z kilku zdjęć. Ale wyszedł, wydaje mi się, że wyszedł ładnie i mi się on podoba. O, pięknie, prawda? Dobra, tu mamy kartony, tu mamy pudełka. Czy jeszcze moglibyśmy coś dokupić sobie? Może w dekoracjach? W dekoracjach co mamy oprócz kwiatów i obrazów? Nic więcej. W świętach fortepian raczej nie. Bombek jabłek raczej też nie. To tylko pozostaje tu jeszcze, nie? Aluminiowa drabina. Kup. Aluminiowa drabina, właśnie. Ja mam pomysła. Tą półkę sprzedam, a wstawię sobie tu aluminiową drabinę. Właśnie, jeszcze drabiny nie miałem aluminiowej. To teraz będę miał. O! Git. To też sprzedamy. Pyk. O! Dobra, łazienka działa, wszystko działa, zamknijmy wieżeja w łazience, okej. No, można by powiedzieć, że garaż wyszedł taki jako taki. Zobaczmy, co możemy jeszcze tutaj ciekawego domontować w razie w... No, kosz na śmieci by się przydał koniecznie. Tylko teraz pytanie, jaki? I krzesło jakieś. Safe, czajnik, noże, nie, zabawki raczej nie. O, zegar musi być, kurde, jak to bez zegarka, no nie. Co wy, zegar musi być. O, zegar musi być. Pudełka, książki, pudełka, książki, pudełka, książki, pudełka, książki, pudełka, książki. To co ja mówiłem, kosz na śmieci? Co jest? Kosz na śmieci. O, to zrobimy tak, buty przesuniemy tu. Bo w sumie pod drabinę wejdą. O, buty pod drabiną, łopata też na drugą mańkę. Jakby ktoś tam chciał, to dostanie zaraz łopaty. O. Nie? O, co wymyślił. O. Jest drabina, jest kosz na śmieci, są karnistry. One, czy one by wlazły mi tu? Czy dwa? Dwa raczej mi nie wejdą, nie? A szkoda, ale jeden wejdzie. A drugi wejdzie tu. O! Czyli tak, drabina... O, łopata spadła. Łopata się zwaliła. Łopata się zwaliła, haliera, dobra, łopatę sobie zostawimy. O, tam przy ścianie. Do tego dołożymy karnistra. Może inaczej, najpierw karnister. Później łopata i na koniec drabina. O! I na koniec drabina, no dawaj. O! Prosty garaż z warsztatem i z kiblem. O! I taki może być. Ewentualnie jeszcze bym tylko tutaj sobie podłogę zrobił inną. Może, zróbmy. Zobaczmy. Brązowe prostokąty. Może brązowe. Jakby to wyglądało. Jak ja bym się tutaj machnął. Taka lipa trochę.
co nie? Lipa. Dobra, nie, wróćmy do tego, co było, czyli szare. Szare ceramiczne. O! I tyle, dobra, warsztat jest, wszystko jest. A, muzyka się włączyła, bo młotek wyciągnąłem, super. Kosz jest, stół jest warsztatowy, nie ma narzędzia, ale narzędzie się kupi. Jakieś tam pojemniki, przesyłki magiczne i okej, dobra, garaż jest załatwiony. Czyli to, co najważniejsze, w tej chwili mamy. Teraz musimy zrobić... Właśnie, musimy zrobić teraz tu. Dobrze by było to pomalować na jakieś kolory. Pytanie, na jakie? Na jakie? Ja bym chciał na pewno jakiś zielony, bo tam był zielony. Ognista pomarańcz to nie. O, dojrzała grusza była. Dojrzałą gruszę se pomalujemy. Pomalujemy se tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda. Może być, mnie to odpowiada. O. Czyli ta strona będzie dojrzała grusza. O. W sumie to też mógłbym pomalować na dojrzałą gruszę, nie? Będzie pokój zielony. O, to. Albo nie. Albo zamiast dojrzałej gruszy byśmy sobie wzięli kakao. Kawę z mlekiem też mi się podobała. Żółty będzie za żółty. Ognista pomarańcz to nie mandarynkowa pomarańcz. Może to byśmy sobie tu machnęli. Kolorowo se zrobimy. A co? Tam było kolorowo, to i tu może być kolorowo, nie? O, zielony. Tak, czyli tak, zrobimy. Ta ściana będzie na pomarańczowo, ta ściana będzie na zielono. O, ta będzie na zielono. A to byśmy dali na niebiesko? Na niebiesko? Jakiś ładny niebieski? Królewski błękit, indygo, ażurowa rozkosz, senny błękit był, o, ten senny błękit też był ładny, nie? O. O. Oczywiście. Dobra, teraz zrobimy tak. Teraz sobie wybierzemy zdjęcie. Było 2,97. Tu miało wleźć nam. O. Na całą ściankę. Okej, tak. Teraz co my tu damy? To miał być kinkiecik. Tylko teraz taki chyba, nie? Dajmy czarne z żółtym światłem. Albo czarne. Pokaż mnie to. Nie, jedno starczy w zupełności. Na obrazie nie mogę montować. Ale powyżej obrazu mógłbym zamontować, tak? Stryczek. O, pal światło. Się nie pali. No to trzeba pstryczkę zamontować. Instalazione. Tego pstryczka se zamontujemy. Tu. Jednego. Czyli tak, ten wychodzi na to, że ten pstryczek jest tu do tego. To my sobie zamontujemy tego pstryczka i on będzie do tamtego, tak? Bo tu nie wiadomo, do czego jest ten pstryczek. A jak to zgaszę? Tu się pali, ale tu też się pali. O! Nie? Nawet ładnie to wyszło. Jakbym dał drugą lampę taką... To jest myśl. Dwie lampy, proszę bardzo.
Nie, no ta lampa musi być. Czarny i czarny. A, teraz to mi nie wejdą. Nie, no wejdą, tylko teraz trzeba to logicznie jakoś rozmieścić. O, pach. Pach. Zapalmy. Kurde, a niżej się da? Maksymalnie niżej. Maksymalnie niżej to jest tylko o jeden. No ale dobry, i jeden. Pięknie. Dobra, fotele. Zacznijmy od mebli tu. I tam będzie kąt zamknięty. Lipa. Krzesła, w krzesłach może. O. Ciemne brązy. Szarości, kratki czerwone. Może taki? Oczojemny. Nie? Tu będzie jeden. Tu będzie drugi. Tu będzie trzeci. O, dobra. O. Nie? Tak jest. Pokażmy tego stoła. Czy on będzie tam pasował, czy nie bardzo? Kurde, nawet by pasował, tylko trochę za duży. Trochę za duży. To zróbmy inny stół w takim razie. Stoły. Ale okrągły jest tylko stylowy taboret. No ale taboretę ja nie chcę. Albo ten, klasyczny stolik kawowy, nie? Kawowy z ciemnym. O, ciemny. No ku... A, mam ręce zajęte, ja. Wyjdź stąd, dobra, nie chcę, mam ręce zajęte. Ten se wymyślił ciągle, o. Tu byśmy sobie zrobili stolik kawowy. Tylko jasny. O. Albo ciemny. O. Ale to nic nie pasuje, ale dobra, nieważne. To bym musiał zrobić tak. Tu se pierdyknąć. Tu bym musiał se pierdyknąć szafkę. Miał być kurde okrągły, ale... Miał być stolik okrągły, ale nie pykło. Bo nie mamy okrągły stoliku, tylko jest ten jeden duży, nie? Ewentualnie... A, ten to był. Haliera. Dobra, szafy i szafki. Byśmy jeszcze jakoś mało szafkę sobie machnęli. Stolik nocny. Anna. Aha. Ciemne. Pokażmy. Pokażmy, czy to by miało ręce i nogi. W sumie jakbym sobie tutaj wstawił taką szafkę. Oczywiście nie z tej strony, ale z tej. O! To był który? Lewostronny. To teraz weźmy prawostronny. To i to. O! Nie? Kawę. Kawę, kawę, kawę. Kawa, kawa, kawa. Jest tu kawa. Kup teraz. Czy będę mógł na to postawić? Oczywiście, że będę mógł postawić. Proszę bardzo. Ktoś sobie życzy kawę? Jak najbardziej. Proszę bardzo. Najlepszego. Czyli tak, tego fotela sobie przesuniemy maksymalnie w tą stronę. Ten jest maksymalnie w tą stronę, to trochę cofniemy go tu. Mogę przejść do kawy po stoliku, ale mogę.
Tu. Okej, nie? Kolorowy kącik dla klientów. Chociaż może tego krzesła się pozbędę. Aja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 j
Tylko czy jest ciemno? Jest. To mi się kurde, tak, właśnie. Stop. To się tego krzesła pozbędę na razie. O. Komutkę na telewizorek. Albo na narożna szafka RTV. Jak ona by wyglądała? Aha, to są same drzwiczki, tak? W pomarańczu? Pomarańcz z jasnym. A zobacz, o kurde, jak ona wielka. Jako ona wielka, to mi tu nie wlezie. Wielka w cholerę. Nie. Czyli to mi nie odpowiada. Stylowa komoda. Komoda piwonia. W kolorze takim. O, komoda stylowa już lepiej. Tylko teraz pytanie, czy ja będę mógł położyć na niej termos. Mogę. Czyli to wyrzucę. To mi niepotrzebne będzie. To też na razie odstawię. W sumie nawet mógłbym dwie takie komody sobie pyknąć, nie? Chyba, że mamy coś jeszcze. Co to była? Piwonia. Dobra, pamiętajcie, piwonia. Czy jeszcze mamy coś stylowego? Klasyczny sekretarzyk. Szafa, kredensy, nie bardzo. Klasyczna komoda. Mogłoby być. Szafka nocna. Jest dobra, to będą dwie piwonie. Bo to mi się ogólnie podoba. Było w tym kolorze. Prawda? Mam zajęte ręce, co ja znowu noszę? Aha. Czemu nie mogę teraz tego przestawić, bo... Bo, okej, okay, jeszcze jedną. O! Klasyczne komody, może być. Teraz do klasycznej komody machniemy sobie tu zestaw kawosza. Pierdikniemy sobie jakiś fajny, duży telewizor RTV-a wiszącego. O, RTV-a wiszącego se pierdykniemy. Do tego dołożymy se parę innych elektromagnicznych gadżetów. Takich jak na przykład DVD. DVD, bo co? No musi być DVD. No jak to, żeby bez DVD było? Tylko gdzie te DVD ma? Tu ma początek. Tu ma DVD początek, tu se pierdykniemy, oprócz DVD se pierdykniemy, co jeszcze se pierdykniemy? Kolumny se dwie pierdykniemy. Tak, żeby były. O! Pyk. I pyk. Może tak troszkę dalej. Jedna tu. I tą też przesuniemy ciutkę. O. O. Jest DVD, włącz telewizor, proszę bardzo. Tu mamy kącik magiczny. Nie? Tam by było takie całkiem fajne. Takie całkiem fajne, co już mi się podoba. Do tego byśmy sobie jeszcze wzięli jakąś lampkę. Lampkę sufitową, nie, kinkiecika, na przykład takiego. I nawet bym sobie kupił go ze dwa. Bym sobie kupił go ze dwa albo jeden.
O, bo mi się na przykład tu podoba. A jakbym tu pierdyknął? Niespecjalnie. A tu na tych ścianach można? Można. Tu też można. Tu nad kibelkiem można? Można. Tu też można. Ale to chyba nie o to chodzi. Chyba nie to, nie tak chciałem to rozwiązać. Ale dobra, kącik powiedzmy mam. Kącik magiczny mam. Tylko te krzesła jeszcze by mi się tutaj tak niespecjalnie. Meble. Krzesła. Takie ruchome to nie. Bujane raczej też nie. Albo takie fotele. No ale nie ma w ciemnym kolorze i nie ma w skórze. Lipa. Dobra, nie, to nie. A, jeszcze jedno ten. O. I jeden taki se pierdykniemy. To będzie chyba ten. Ale to wygląda jak stół. Nie, to tego nie chcę. To nie. Dobra, farby na razie sobie zostawię. Może jeszcze kiedyś coś będę chciał z nich robić. To farby niech sobie na razie zostaną. O. Ten fotel. Nie wiem, czy chcę, ale dobra, na razie go wyrzucę. Szafkę nocną tej, ten chyba nie chcę. No i dobra, trzeba byłoby teraz ogarnąć tutaj. Nie wiem, czy ja sobie tutaj nie zrobię kawy z mlekiem. I to by było chyba najlepszym rozwiązaniem. Walnę sobie kawę z mlekiem, zostawię tylko białe te. Wpiszmy kawa. Kawa z mlekiem, ściany, nie? Bo mi się te takie właśnie to podoba. Załóżmy, że ja se to wezmę i załóżmy, że ja bym chciał se to pomalować. I do tego damy brązowe dodatki. Brązowe, czerwone i czarne. Bo mi się to jednak, kurde, tak ten kolor taki podoba. Nie wiem czemu, ale mi się on podoba. Dobra, tu zamachniemy resztę wszystko, tak na szybcioka. O, tu nie domalowałem. Malowanie to idzie teraz szybciutko. Pyk, pięknie. O, proszę bardzo, jak idzie szybko malowanie. Hop. Jeszcze jakieś wieszaki zostały. Skąd one tu się wyrwały? Nie wiadomo. I pomalowałem drzwi. A w sumie tu mogę pomalować, bo to jeszcze należy tak jakby do tego pokoju, nie? Nie będzie prześwitów. Właśnie. O, jest pięknie kawa z mlekiem. Tu jest pokój kolorowy, tu jest kawa z mlekiem. Pięknie, cudownie. Czy ja bym chciał grzejnik? Tutaj, czy jest mi tu potrzebny jakiś grzejnik? Chyba niespecjalnie, nie? Na pewno będę potrzebował firanki i to chcę te firanki. Nie to, nie to, nie to, nie to. Drzwi i okna. Chcę szeroka zasłona. Wąska, krótka, montowalna, szeroka zasłona, krótka. Czyli chcę to i chcę ten brąz, bo on mi się podoba. On mi się bardzo podoba, więc sobie zamontuję. O. I on tutaj fajnie kontrastuje. Do tego sobie dokupię kwiatka czerwonego, bo mi się on też w cholerę podoba. O, więc kwiatek czerwony na oknie też będzie. Dobra, to na razie wyrzucamy tu. I teraz szukamy, moi drodzy, biurka, biurka, biurka i jeszcze raz biurka jakiegoś fajnego, ładnego, dużego. Nie ma. Haliera. Biurko narożne małe, biurko klasyczne. Klasyczne to małe, nie? To nie. Biurko narożne. To też niespecjalnie.
Nie ma jakiegoś fajnego. To jest tylko to, kurde, takie wielgachne biurko. I to naprawdę wielgachne. Ale nie wiem, czy ja bym tu tak chciał te biurko mieć tu. Bo tu jak je wsadzę, to nie będę miał miejsca na coś innego. Te chyba miałem, nie? Wcześniej takie. Ale może zobaczmy te nowsze biurka, na przykład takie. O, co? To już byłoby takie, kurde, lepsze, nie? Biurko do pracy. Jakby to wyglądało. Tam se wstawię krzesło, tu se mogę wstawić, tu do tej ściany. Nie? Czy do tej ściany? Czy do tej ściany se zrobić? A może dwa bym takie? Czekajcie, tak. A dwa, dwóch nie wstawię. Bo nie ma lewe, prawe, tylko jest prawe, lewe. Ale możemy sobie wybrać właśnie kolor. Jakiś ładny. Dębowy. Machoń. Nogi jasne, nogi ciemne. Gdzieś tu ten dąb by był. Czerwony dąb. Tu to będzie za blisko, ale tu... Kurde, no. A to? Pokaż jak... O Jezu, tego to nie. To jeszcze można byłoby zobaczyć. A to też małe biurko, prawda? W sumie małe biurko, ale... Ale by mi w zupełności wystarczyło, nie? A jeszcze inne? Albo te. Biurko te, powiedzmy te. Nie, tamte było fajne. Te biurko mi się podoba. Nogi ciemne. Czerwony dom to tak niespecjalnie, to pola niespecjalnie, ale tu machoń. Machoń albo wiśnia, ale chyba machoń będzie lepszy. Tylko dobra, pięknie, ładnie, ale żebym ja krzesło wstawił najpierw. Krzesło biurowe. Proszę. Czarne. Pierwsze musi być krzesło biurowe. Pod oknem. Pach. Teraz będę mógł sobie przesunąć biurko odpowiednio. Tutaj będę mógł po bokach sobie wstawić regaliki. Regaliki takie jak na książki. Na przykład tak. O kurde, ten to będzie duży w cholerę, co? Będzie, jak mocno będzie wystawał. Będzie wystawał, ale... Ale... Gdzie są te moje książkowe? Tu są. Orzech. Tale jasne. Albo wiśnia. Nie, orzech. Jakbym chciał kupić wiele. Ale nie specjalnie mi tu wejdzie wiele. Ani tu, ani tu. To też niedobrze. To nic, ale jest jeszcze... A ten będzie chyba taki sam, nie? Bóg w... Nie, ten będzie... Nie, no taki sam. Chociaż... Może jakbym se tu pierdyknął. Tu z jednej strony, tu se z jednej strony pierdyknął. I tak zrobimy. Tylko mi się ten kolor nie podoba, więc będzie wiśnia. I teraz zrobimy tak. O! Tylko nie wiadomo, czy to jest plecy, czy nie. To są plecy chyba, tam z tyłu. O! Pyk! Czyli tu dobrze postawiłem. Elegancio. Biurko jest, tu będzie laktok.
Laktok. Teraz tak, tu trzeba byłoby postawić jeszcze jakieś ze dwa krzesełka magiczne. Ściany, 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 nie ściany, tylko meble, jakieś krzesełka. Krzesełka dla klienta, który przyjdzie i będzie chciał. To by wyglądało takie jako ala skóra, nie? Ale to chyba niespecjalne te krzesło, za małe, za niskie. No te fotele bym sobie postawił, no kurde, ale one... Tu jeden, tu drugi bym sobie postawił, ale one kurde nie mają ciemnej faktury, a mi zależy na tym, żeby miało ciemną fakturę, nie wiem czemu, ale... No nie, 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 mora. Te niskie... No to nic, trzeba będzie te postawić chyba, nie? Szare. No bo takiego bujonego im nie postawię. Dobra, będą te. Chociaż w sumie... Czerwone, będzie mocno się rzucał w oczy. Jak cholera. Nie, czerwone nie, ale szare. Szare albo w paski. O, takich jeszcze w sumie nie miałem. O nie, to brzydko. Nie, 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 nie. Dobra. Zrobimy tak. Jedno szare. I drugie szare. O, dla dwóch osób. Jakby miały przyjść, powiedzmy, dwie osoby. Chciałyby tu przyjść, porozmawiać na temat remontu swojej chałupki. O, to mogło śmiało sobie przyjść, nie? Prawda? Super. Tu. Teraz trzeba byłoby tu trochę gadżetów do tych półek dodać. Parę półek gadżetów. A jeszcze obrazów moich nie ma. Jak tu moich obrazów nie ma? Kurde, gdzie tu? Gdzie mój Bob? To wielkie. Wielkie, czyli to musi być to, ale o połowę zmniejszone. Czyli powiedzmy 80. Co nie? 80. O! Jest Bob! Jest Bob! Bob budowniczy. I te światełko bym właśnie sobie tutaj teraz pierdyknął. O, jedno. Tak, żeby było nastrojowo. Te bym też sobie pierdyknął tam. Kurde. O, gdzieś tu. Kurde, kupię sobie jeszcze jednego kwiatka. Co, jak co, kupię sobie kwiatka. Święta. Święta. Żółte kwiatki, białe i białe. Żółte. Kupimy żółte kwiatki w niebieskiej doniczce. Zielonej, białej, niebieskiej. O, i jeszcze jeden czerwony. O, hop, wejdą trzy kwiatki, wejdą, podobuje mnie się. Podobuje się mnie. Tu będzie laktok. Tak, tak, tak. Gitara, nie? W sumie mógłbym tu jeszcze... Ale nie, to mi safe nie wejdzie. Dobra, jakbym przesunął to do tutaj. I to jeszcze podciągnął do końca. O! Tu jeszcze bym sobie wsadził lampkę, ale czy ja chcę? Lampkę nie chcę. Więc, lampki nie chcę, to trudno, to trzeba dodać parę dodatków. Tablica by się przydała. Tylko gdzie ja ją umieszczę? Nie bardzo jest gdzie jej tu umieścić nawet, gdybym chciał. Chyba, że tu. O, w sumie może być tu w razie rozmów, zawsze można coś tam pomazać. Dobra, tablicę już mamy. Haczyków niespecjalnie, tego niespecjalnie, noży raczej nie. Zegarek, oczywiście zegarek też musi być. Tylko zegarek to muszę widzieć ja, czyli zegarek będzie tu na górze.
Bo jak będę siedział z klientem, rozmawiał sobie, o, co to jest? Notatnik z przepisami. Nie. Nie, w biurze nie. Kosz, 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 właśnie, kosz. Kosz do biura musi być, prawda? Tylko jakiś taki, o, biurowy musi być kosz. I teraz pytanie, gdzie my go postawimy? Może go postawimy pod ścianą? Tu. A niech będzie tu, dobra. Oprócz kosza jedziemy teraz, pokażemy, że jesteśmy mądrzy. Duże czarne pudełko, średnie szare. Jakie to jest szare? Powiedzmy, załóżmy, że to jest szare. No dobra, niech będzie. Raz, dwa, trzy wejdą. O, teraz tak, to było średnie, średnie zielone. Dobra, już przesuniemy tu. Nie wlezie. Dobra. To niech będzie tak. Tak. A tu będzie tak. A duże, jak wyglądają? Czy duże są naprawdę duże? No są duże, to dużych nie chcemy. Chcemy tylko i wyłącznie średnie, średnie czarne. O, i średnie zielone. O, pięknie. Teraz musimy udać, że jesteśmy mądrzy, czyli tak, oczywiście czerwona książka, sztuk wiele ma być. Książek musimy mieć dużo. Klasyczna książka, oczywiście. Tu też damy jakieś klasyczne książki, bo już wyżej to już chyba nie mogę, nie? Dobra, to dajmy trochę tych klasycznych książek. Jak wysoko je można dać? Tak, można wysoko, ok. Później damy książkę Rzadkie rośliny. Dobra, powiedzmy, tylko że to jest szare, nie? Szara, jakbyśmy dali jakiś inny kolor, na przykład niebieska książka. Dobra, załóżmy. Załóżmy, że nadal jesteśmy mądrzy. O. Załóżmy, że nadal jesteśmy mądrzy. Dobra. I do tego jeszcze co? A może taką? Jak się zmieści? Dobra, żeby nie wiedział, co tam jest. Nasz klient, który przyjdzie, ale zobaczy stertę książek. Ja pierdzielę, jaki on jest mądry, nie? Czy jeszcze wyżej mogę? Dobra, to będzie pod sam sufit. Ło, panie. Ten to musi być, kurde, jebu twoja noga, mądry chłop, nie? Tyle ksiągów. Ksiągów tyle ma, że ja pierdzielę, nie? Ale jeszcze tu gdzieś był notes. Ale chyba już go nie ma. Książka to było sekrety psychologia. Dobra. Kupmy psychologii trochę. Dobra, psychologii trochę kupimy. Niebieska była. Tej chyba nie było jeszcze. Dobra, może starczy. Co ja kupiłam? To chyba teraz kupiłam. Sekrety było, psychologia była. Szara książka. Szara była. To wszystko było ogólnie. Ej, wpadłem pod ziemię.
Ty, jakie jaja. O masakra, wpadłem pod ziemię, ty, tu jest dziura. Ale nie kupujcie szarej książki, bo ona was przeniesie. O kurde, w rzeczy jakieś nie wiadomo jakie, nie? Dobra, powrót do biura. Czy chcesz wrócić do biura? Czy już... Tak, chcę wrócić. Ja pierdzielę, ale mnie zrobili w kulki, nie? To jest niesłychane. Kawa mi się skończyła, wpadłem pod dziurę. Iść do... Gdzie ja? Młodej pary to był? Nie, to był dom rodzinny, prawda? Tak. Masakra, ale mnie w kulki zrobili, nie? Mam dziurawy dom. Będę sięgał po książkę, będę udawał, że jestem mądry i co? A tu będzie ząg. Dziurawe ściany to nie mój klimat. Właśnie. Kolega powiedział, dziurawe ściany to nie mój klimat. Dobra, wchodzimy tu. Biuro mamy tu piękne. Tu mamy, tu się świeci jak tam książki. Książki wyglądają jak... Aj, ty, no co tu jest właśnie? Dobra. Pa, się wysypały książki. No ja pierdykam. No pogięło was. Pamiętajmy, żeby tam nie wchodzić dalej. Dobra, starczy. Jeszcze ze dwa obrazki jakieś, kurde, se, albo se jeden pierdyknę i będzie idealnie, prawda? Jakiś taki z ramką. Ładny, z kotem, ze słonecznikami. Tu coś. W ramce kobieta, niespecjalnie, jest już w ramce pustynia. Wakacje. Motyl. Pokaż, jak będzie wyglądał tutaj mnie motyl. W sumie mógłby tak tu być, nie? O, dwa zdjęcia sobie trzaśniemy. Motyl i hortensja, proszę bardzo. Ty. Nie chcę młotków żadnych. A co tu wyszło? Tu wyszło, że niedomalowane? Niemożliwe. Musi być domalowane. Dobra, światło jest. Teraz jak na złość się muzykę uruchomiła, nie? Hop. Książka. Dobra, pyk, pyk. Czyli tak, wygląda, że jestem mądry. Zdjęcie mam, tablicę mam, tu mam, światła jeszcze nie mamy, więc jeszcze ładne światło tylko damy sobie. Światło sufitowe i najlepiej to by było to z kloszami jakimiś fajnymi. Powiedzmy, i to by było dawało nam tu nad biurkiem, jakbym chciał na przykład tu za daleko. Czyli tu nierówno. Jest na środku biurka, jest na środku biurka. Mamy lampkę, elegancko. Tu mamy. Tu mamy zdjęcie. Tu tak trochę jeszcze puste, to może świątecznego tego damy sobie, a co? Gdzieś tu był ten fajny. O, ten był fajny. Zielony. Tu miała być kokardka, bombki. O. O, co tam? Nie? No i dobra, i tak by wyglądało moje biuro, nie? Tak by wyglądało moje biuro, kurde, nowe, fajne. O. Moje nowe biuro. Prawda? To teraz przeniesiemy tutaj biuro, żeby nie było. Właśnie wybrałeś nowe biuro. Od teraz będzie to twoje nowe biuro. Wystarczy już tylko, że wybierzesz miejsce, gdzie położyć twój laptop. Do starego biura możesz w każdej chwili przenieść, by je sprzedać z zyskiem. Dobra.
Dawaj, laktoka. Jest mój laktok, proszę bardzo. Laktok musi być na środku, chociaż niekoniecznie tego laktoka na środku, bo tak brzydko będzie. Klient będzie tutaj coś tam do mnie gadał, a laktok będzie zasłonięty, nie? Zasłaniał mu będzie twarz, ale zrobimy tak. Zrobimy mu tak. O! O! I dokupimy myszkę. Ha! Taki będę. Kupię sobie myszkę. Szkoda, że białą, ale niech se będzie. Jest. I proszę bardzo. Piękne biuro, nowoczesne, laktok jest. Wszystko jest. Elegancio. Tylko trochę tu zbiegania. Nie ma dywanów! Zaraz, wróć! Dywanów nie ma. Podłoga, dywany muszą być. Dywan pasy, dywan żółć, niespecjalnie, dywan podłużny, zielony, niebieski, nie. Dywan żółć, nie. Dywan pasy, nie. Dmuchawiec, no ten dmuchawiec taki fajny. I ten dmuchawiec to by w sumie idealnie by pasował mnie tutaj prawie, nie? O. O. No i elegancko, dmuchawiec już załatwiony. Tu mamy okrągłego. Niespecjalnie, fioletowy, niespecjalnie, kwadrat, dywan wzorzysty, średnio, granatowy z obwódką, dywan babciny, klasyczny niebieski, kolorów nie ma do zmiany, ten klasyczny podłużny kwiaty, on to by wyglądał jak stąd, jak wyjdź stąd i nie wracaj, nie, klasyczny. To jest klasyczny wzorzasty, ten by mógł ciemny, o, o, klasyczny wzorzasty mógłby być, pięknie, i dywan paski, o, ten to ma, kurde, wynalazki jakie. Zobaczmy, jak to tu wyglądałby. Niespecjalnie. Ten by wyglądał niespecjalnie. Ale na przykład ten już by mógł tu być lepszy, nie? Żółty, za żółty, za żółty. Za żółty, za brązowy. I ten też za żółty, ten to dopiero za żółty. Ja. Czemu jest granatowy? Czemu nie ma brązowego na przykład, no? Kwiatuszki, o, to było to. O! Ese nawalił dywaników, proszę bardzo, tu dywanik taki, tu dywanik taki. Chociaż może te bym sobie tutaj wsadził. Albo dobra, niech se już będzie tak, jak se ma być. O! Tak, moi drodzy, wygląda moje nowe biuro. Czekaj, wieżę, ja zamknę. Światło jest. Tutaj światło jest, większego nie trzeba. Lampka jest, tu to też nie trzeba. W sumie mógłbym dać tu jeszcze tu jedną lampkę sobie. O. Zegar jest, ustrojstwo jakieś tam jest. I tyle. A tu resztę będziemy kończyć sobie w kolejnych odcineczkach. A na razie jeszcze musimy. Jeszcze bym chciał, wiecie co? Kurde, ten kosz mi tu przeszkadza. Pod ścianę. O, jeszcze skoro tak jesteśmy, to sprzedajmy naszą szopę. A może jeszcze coś tu zobaczę, co tu jest ciekawego w tej szopie? Może... Kurde, godzina 25, ja pierdzielę. Dobra, moi drodzy, kończymy. Sprzedajemy tą chałupę. Wycieraczki nie ma, dobra. Trzeba zerknąć, co nam tu było. Klepsydrę trzeba dorzucić, dobra. Niebieska książka. Przepisy nas nie interesują. Co tu jeszcze możemy? Zegarek. To wyglądało fajne, tak? Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Co tu mamy? Jeszcze tak się szybko rozejrzyjmy. A, to maska gazowa. Najważniejsza maska gazowa.
Właśnie może te saunowe te zamontuję sobie, kurde, po rogach. Może to by było lepiej. Tu. Wiatrak już był, czy nie? Był chyba. Co, wiatrak jeszcze? Właśnie. Lampka na biurko. Nie, jeszcze lampkę tylko na biurko sobie postawię. Chociaż nie, z góry jest, to po co mi to? Czerwony ten. Nie, dobra, dziękuję, nie chcę. Sprzedajmy tą chałupę, moi drodzy. Kupiono za 96 tysięcy. Zobaczymy ile. Jerzy Tabaczka, chciałbyś? Dwóm osobom to jest tylko jedna sypialnia. Tu nie ma żadnej sypialni, to jest biuro, panie kolego. Chyba, że sobie przerobisz. Nie wyobrażam sobie mieszkania bez sypialni. No to po co kupujesz? Chang Choi. Cholera. No, kto tu? Dziadki. Dwa pokoje są w porządku, ale wolelibyśmy trzy. Ja pierdzielę, ale jak tu nie ma w ogóle dwóch pokoi, tu jest tylko jeden pokój. Weronika Lipa, nie ma tu sypialni. Halo, co to ma być? Co to ma być? To dlaczego negocjujemy cenę z tobą? Powiedz ty mi. Weronika, wiem, że to jest lipa, ale ponegocjujmy troszeczkę i powiedz mi... Haha, nie, goń się. O, ty torbo jedna, ty. Co za jakieś, kurde... Dobra, masz, bierz, kurde, babo, jedna. Blokowano Artist Soul. Bierz, babo, jedna, idź gdzieś sobie chcesz. No, szybko, ładujemy się. Ładujemy się, dobra, biuro kolorowe, pięknie, ładnie. Ogarnęliśmy, ale właśnie tak się zastanawiam. Jeszcze szybko zobaczymy tylko jedną rzecz. O to chodziło, ciemne, ciemne, kup wiele. Jedno tu. Jeden znowu do dziury nie wpadł tylko. Właśnie na stół. No nie, proszę, tylko nie to. Ja pierdzielę. Wróć do biura. Jest coś takiego jak wróć do biura? Ale lipa. Jeszcze na koniec się schrzaniło mi to wszystko. Wyjdź stąd, dziadu jeden. No nic, dobra, moi drodzy. Ja muszę tu co? No nic, no muszę stąd wyjść, no. Kontynuuj grę. No ale to czemu mam kontynuować grę? Przytrzymaj i zmień przenoszenie przedmiotów. Ej, coś rozwalam. Ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tylko, że ja jestem w biurze, nie? Dobra, muszę wyjść. Czy na pewno chcę puścić? Jest automatycznie zapisany. Tak, chcę opuścić. I tym oto sposobem, moi drodzy, no niestety... Znaczy niestety, no dobrze w sumie, bo to mnie zmusiło do tego, żebym zakończył właśnie tą grę. A więc, moi drodzy, żegnam się... z wami. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Hej, hej.